slogan czy technika. Schemat, system lub po prostu zrozumienie czegoś i patrzenie przez pewien pryzmat. Tym jest dla mnie slogan zawsze i wszędzie możesz wszystko. Każdego dnia inspiruje mnie do szukania nowych rozwiązań. W pewnym sensie zawiera program kierujący mną tylko w jedną stronę. Zatrzymujący stękanie, powstrzymujący zwątpienie i dający ulotną szansę. Potem muszę ją rozdmuchać. Niczym malutki płomyk, którym rozpalasz ognisko, gdy masz ostatnią zapałkę. Omówię zatem kolejne elementy mojego sloganu, ponieważ tworzą one spójny system coachingowy. Zawsze, czyli odpowiedni czas. Każdego dnia mamy do dyspozycji określoną liczbę minut. Wiemy doskonale, że pewne czynności zabiorą nam czas, a inne podarują go. Gdybyśmy skupili się na tym aspekcie, efektywność każdego z nas wzrosłaby szokująco. Jeśli myślę, że mam określoną ilość czasu, a pozwalam mu przeciekać przez palce, to powinienem dziś zwiększyć wysiłki, żeby jutro i pojutrze zrobić więcej lub czerpać korzyści z tego, do czego przyłożyłem się wcześniej. Jednak wielu z nas woli myśleć, dziś odpocznę, a jutro zrobię to, co muszę. Świetne podejście, gdy masz wakacje, a słabe, gdy cię na nie nie stać. Jedno jest pewne i gwarantuję, że nigdy tego nie zapomnisz. To połączenie wszystkiego, czego się nauczyłem, z moimi własnymi przemyśleniami. Niestety, nie jestem w stanie prześledzić drogi do źródła. Kiedyś nie rozumiałem, jak ważne jest oddzielenie tego, czego się uczę od innych, od tego, co sam opracowuję. Osoby, które pomogły mi pojąć tą uniwersalną prawdę, nie formułowały przesłania wprost. Choć kto wie, może po prostu na początku mojej drogi byłem tak rozkojarzony i zamotany, że niewiele zrozumiałem. To też bardzo, ale bardzo prawdopodobne. Posłuchaj więc tego zdania z wielką uwagą i spokojem. Wczoraj minęło, jutra jeszcze nie ma. Liczy się tylko tu i teraz. Jak rozumiesz to przesłanie? Co pozostaje w twojej głowie? Na czym możesz skoncentrować swój umysł? Na to pytanie można by udzielić aż 3 odpowiedzi. Otóż, w zależności od tego, o czym myślisz, nad czym się zastanawiasz albo co planujesz, każdego dnia skupisz się na innym członie tego zdania. Chodzi jednak o to, by koncentrować się na końcowej części przesłania, czyli liczy się tylko tu i teraz. Masz tylko dziś. Nic innego nie zależy od ciebie. Możesz zdecydować, co teraz zrobisz. Bycie tu i teraz bywa trudne, zwłaszcza w ciężkich czasach. Zapewne potrzebujesz kilku przykładów, które pozwolą ci zrozumieć sens tego przesłania. Skupiliśmy się więc na dziś, na teraz. Możemy sprawdzić, czy to odpowiedni czas. Czy wszystkie elementy niezbędne do wykonania danego zadania, rozwiązania problemu, czy zmierzenia się z danym zagadnieniem są na swoim miejscu. Jeśli tak, działaj. Jeśli nie, wiesz, co trzeba przygotować. Po prostu zacznij się tym zajmować.